Szanowni Państwo, we Francji, a słychać, że również w Belgii i Szwecji powtórkę z rewolucji francuskiej, a może bardziej z drugiego ukraińskiego Majdanu, robią tak zwane żółte kamizelki. U nas żadnych żółtych kamizolek nie ma. To znaczy, oczywiście są, bo rząd surowo przykazał, by każdy kierowca zaopatrzył się w taką kamizelkę, podobnie jak każdy żołnierz musi nosić w tornistrze buławę marszałkowską, ale na ulicę nikt w nich nie wychodzi. Jeśli już to nie w żółtych kamizelkach, tylko w konstytutkach, w jakiej na pogrzebie prezydenta Busha zaprezentował się były prezydent naszego i tak już przecież wystarczająco nieszczęśliwego kraju, Lech Wałęsa. Taka konstytutka dowodzi, że jej nosicielowi na sercu i na wątrobie leży demokracja, a zwłaszcza praworządność, o którą trzeba walczyć w dzień i w nocy. Taki jest rozkaz, więc Konstytutek nie powinno się zdejmować ani do spania, ani nawet do prania. To też nic dziwnego, że na pogrzebie prezydenta Busha Lech Wałęsa wzbudzał powszechne zainteresowanie, chociaż widać było, że pozostali żałobnicy trzymali się od niego w pewnej odległości. Do tej sprawy za chwilę wrócimy, bo warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną przyczynę, dla której na ulice polskich miast żadne żółte kamizelki nie wychodzą. Jak bowiem wiadomo, naszym nieszczęśliwym krajem wstrząsają rozmaite afery. Jak nie Amber Gold, to wyłudzenia VAT-u. Jak nie wyłudzenia VAT-u to afera reprywatyzacyjna. Jak nie reprywatyzacyjna, to finansowa. Jak nie finansowa, to z kolei skok Wołomin i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te afery mają, jak się wydaje, jeden wspólny mianownik, ten mianowicie, że żadna z nich nie byłaby możliwa ani na taką skalę, ani nie trwałaby tak długo, bez parasola ochronnego, jaki nad każdą z nich otwierały stare kejkoty. Pasożytując na Polsce od 74 lat stworzyły tu sobie gospodarcze imperium, rozkradając nie tylko majątek państwowy, ale imienie obywateli. To wyjaśnia, dlaczego nie wyprowadzają swoich konfidentów na ulicę w żółtych kamizelkach, tylko we wspomnianych konstytutkach. Bo konstytutki dla imperium starych Kiejkutów nie stwarzają żadnego zagrożenia, podczas gdy żółte kamizelki, kto wie. Więc jeśli sejmowe komisje czy niezawisłe sądy jakieś tam płotki zdemaskują, czy nawet aresztują to główni kapitanowie tego wielkiego przemysłu nie tylko pozostają bezkarni, ale również nieznani, bo każdy nieubłagany palec, który by na nich wskazał, zostałby natychmiast odrąbany przez czujnych i zdyscyplinowanych konfidentów w niezależnych mediach głównego nurtu, w organach ścigania, niezawisłych sądach i wreszcie w konstytucyjnych organach naszego bantustanu. Za to konstytutek można używać, ile dusza zapragnie. To też i konfidenci, i gromady pożytecznych idiotów skwapliwie z tego pozwolenia korzystają w dodatku w przekonaniu, że naszemu nieszczęśliwemu krajowi oddają wielką przysługę. Jak wspomniałem, na dowód przywiązania do praworządności, takich konstytutek nie powinno się zdejmować nawet do prania, i z tego powodu zrodził się dodatkowy problem. Jak wiadomo, w Katowicach, zwanych w swoim czasie Stalinogrodem, odbywa się szczyt klimatyczny, na którym proletariusze wszystkich krajów radzą, jakby tu walczyć z klimatem. Wcześniej też walczyliśmy. A to z reakcją, a to ze stonką, a to z chochołami i kolesiami, a to z syjonistami, co to wypędzali się do Syjamu, a to z odwetowcami i rewizjonistami. Teraz jest rozkaz, żeby walczyć z terroryzmem, ekstremizmem, populizmem, antysemityzmem, a dodatkowo również z klimatem. Wcześniej bowiem ludzkość walczyła z dziurą ozonową, ale dzisiaj po tej dziurze ani śladu, więc postępowcy odkryli, Globalne ocieplenie. Już wszyscy nastawili się na walkę z tym ociepleniem, ale w Ameryce jedna po drugiej nastały bardzo ciężkie zimy, więc sprytciarze wykombinowali sobie, że może lepiej nie precyzować, że chodzi akurat o ocieplenie, tylko nawijać bezpieczniej, że chodzi o zmiany klimatyczne. Klimat, jak wiadomo, nieustannie się zmienia, więc z tymi zmianami można spokojnie walczyć, jeśli nawet nie do końca świata, to w każdym razie do emerytury. Ale do każdej walki trzeba dodać dramatyzmu. To też specjaliści od rozchuściwania opinii publicznej rzucili hasło do walki ze smogiem. Okazało się, że ten smog jest tak samo groźny jak niektóre inne gazy, i pan redaktor Szymon Chłownia odkrył, że z jego powodu umiera tyle samo dzieci co z powodu aborcji, to znaczy co najmniej 20 tysięcy, ale przelicytował go pan Rafał Betlejewski, który naliczył już 40 tysięcy ofiar. To też postępowcy jeden przez drugiego kupują sobie maseczki, zapominając, że smog, podobnie jak niektóre inne gazy, wchłania się również przez skórę, więc maseczka pomaga tyle, co umarłemu kadzidło. Tymczasem tak naprawdę chodzi o to, by państwa głupie i słabe nakłonić do rezygnacji z dostępnych dla nich surowców energetycznych, tylko do kupowania innych które chętnie będą im sprzedawać państwa mądre i silne. Tego jednak nie można otwarcie powiedzieć, za to można, a nawet należy walczyć ze smogiem oczywiście w konstytucji.